mamy panoramę Budapesztu, a dokładnie Pesztu. Wiesz? Tu jest spa, z tej strony jest Peszt, a z tej strony jest Buda. I oni się połączyli w Budapeszt. Peszt? Peszt, tak, tam. Buda. Buda. Budapeszt. I Budapeszt together. Co bierzemy? Albo nad czym się zastanawiamy? Official Budapest Cast Bus. Tak, tak to wygląda. Kosztuje nas to 2 razy po 14, bo dzieci nam za Frida. Tak. Co 10 minut odjeżdża. Oto klasa, to 10 minut, tak. To ładnie. To do 18 możemy sobie nim jeździć, do 19 albo 18, nie wiem co on napisał. Możemy sobie nim latać. A mamy? Czyli na ile mamy? Nie wiem. Pewnie. Mamy 16, czyli 2-3 godziny, tak? Mhm. Możemy sobie teraz, pojedziemy sobie tutaj. W zasadzie to i tak będziemy tylko zdjęcia robić, bo my nigdzie nie wchodzimy dzisiaj, nie? No bo tak, to byśmy musieli zobaczyć. Tutaj jak gdyby... Gdzie jest case? Czego szukasz, zamku? Patrz, pod Trójką masz tą basztę, tak? Rybacką, jak ona się tam nazywa. Tak. Pod no Dwójką... Tak, pod Dwójką to masz ten swój kościół. Nie, Dwunastka, tak? Nie, pod Dwójką masz kościół. Gdzie jest Dwójka? No tutaj z boku. Nie, to jest innego. Dwójka, nie. No, to jest ten kościół, który chciałeś zobaczyć. A ile ta trasa ma? Ja słyszałam, jak z nim rozmawiałeś, on mówił, że chyba to jest trasa na 6 km? Chyba tak. Tak mi się wydaje. No dobra, co, gramy w to? No wczoraj chodziliśmy, przedwczoraj chodziliśmy, może pojeździmy trochę, co? Dla dzieci atrakcja, nie? Dla dzieci atrakcja, no. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo my się zdecydowaliśmy na środek transportu. Siadaj, siadaj, siadaj. Okej. Okay. Dobra, jedziemy gdzieś tam. Dobra, to ja tu muszę usiąść, bo się nie zmieścimy. Jest cała reszta. Dobra, tam w środku siedzi. Jedziemy. Dobra, enjoy. Ty to nagrywasz jeszcze? Tak. Dobra, słuchaj, skasowało nas do 43 minuty. Na 2 dni. Na 2 dni wiem, to w ogóle się, chociaż nie ufam, wiesz? Nie ufam, póki nie wysiądę i nie wsiądę w następny, to ja jeszcze jestem niedowiarka. Nie, to jest official. No wiem, że official, ale jakoś tak wiesz, nie? Słyszałeś, że atrakcyjnie, dzieci darmowo. No. No ale dobra. Aha, plus 3%, nie? No tak, bo... Przewalutowanie. To 150, a tam mieliśmy, ile liczyliśmy w euro? Trochę taniej. Nie. No troszkę, ale troszkę taniej. 130, faktycznie taniej, 137 chyba, tak? Tak, tak. Ale nie miał wydać. To byśmy... A ty nie miałaś euro. Nie. Wysiadaj, bo się zaraz dowiemy. Zaraz się dowiemy, gdzie jesteśmy, jakiś przystanek przejechaliśmy. Fajne to. Dobra. Chodźcie. My to ogarniemy, przesiadamy się w kolejne dziewczyny. W ogóle fajna sprawa. Dobra, faktycznie, teraz już ufam, pani nam sprawdza bilecik. O. Tu są. No dobra, zasadniczo to było bardzo dobre wyjście. Okazuje się. O. Kościół Macieja i Baszta Rybacka. Chodź, Laura. Lenor, zmęczona, co? Trzeci dzień podróży? Jak? Nie. Ja? Nie. No jak? Aha, to są restauracje, zobacz, w tym. W tych arkadach. W ogóle restauracja z widokiem na parlament, tak? No super, sprawa, bat. Ty, no powiem ci, że super, nie? Ceny pewnie też. Na ale ceny. Fajnie, nie? Ceny chyba nie skorzystamy, ale... Ale zobacz, nie, no masz widok i parlament, no po prostu. Ale petarda, nie? Znaczy tu mamy chyba wejście z tej strony, zobacz. Tylko, że on jest płatny, nie? Dobra, no chodź, zobaczmy. Zobaczyć, co? No do pewnego momentu pewnie wejdziemy, nie? Tutaj jest wejście, nie? Z tej strony. Ale wiecie co, tu jest w ogóle... Tu jest inaczej. Jest klimatycznie, nie? Bardzo. Naprawdę, powiem ci, że... Jak w innym mieście, nie? Trochę. Tak, tak.
Fantastyczny ma dach ten kościół. Tak, taki ma. Z drugiej strony widać to lepiej. Lena, zobacz. Dach ma jak ten Rivendell z tych klocków Lego. Patrz. Ej, tak. Nie? Tak. No, chyba tym się inspirowali. Naprawdę. Ale bilety co kawałek jak u nas na Wawelu, nie? No, o, tutaj już chyba nawet ticket jest w ogóle na bramie. Aha, tak. Czekaj. Zobaczymy. Zobaczymy bilety. Tickets. Okej. Okay. Adult students. O. Tutaj kupujemy bilety. I tutaj kupujemy bilety chyba na wszystko. Tak, tutaj kupujemy bilety na basztę i kupujemy do kościoła. Pokaż no, bilety. Idziemy kościół zobaczyć. Mamy bilety, żeby wejść do kościoła. Więc idziemy go zwiedzić. Klasunia. Trochę powiem ci, że zwiedzamy na tym wyjeździe. Tak. Nie da się dużo, nie? Ukryć. I wchodzimy, nie? I wchodzimy, tak. Super. W sumie zaczęło się kiepsko, bo tego parlamentu, do którego nie mogliśmy wejść. 47 zł, z tego jeszcze 5% jest ten. To 5 dych za nas wszystkich, nie? Tak. Ale z kartą zniżkową, nie? Tak. Czekamy sobie w kolejce. 16:45, ledwo zdążyliśmy. Co ty dajesz? Okej. Wow. No chat, nie można w kapeluszu. Widziałeś? Ale. Ale kościół. Kolejne. Ale, mamy 3%. Ale robi. Ale robi wrażenie. Kościół podoba. Co? Fajnie. Fajne. Czekaj. Chodź. Chodź, zapalaj. Trzymaj. Pomóż się tam przyłożyć. Zobacz, czekaj. Lekko no, przyłóż tam, żeby się zapaliło. Musisz przytrzymać. Uważaj, jak się uważasz. Kościelny gift shop jest, nie? Da i pest. Fajne, takie wiesz. No dobra, ale nie będę wiesz. Nie będę hipokrytką. Laura, nie dotykamy, ja cię Lali. Bardzo proszę. Odkładamy. Ale, przepraszam, ale co to tu robi, to tego nie wiem. A, wiem co to jest, ja wiem co to jest. Co to jest? Ich soku? To jest ten ich ptak, znaczy ten drugi. On ma, na zamku zobaczysz, aha. On ma złotą obrączkę w sobie. Aha. Nawet kotuś, nawet worek na WF. Długo to jest,
Ale coś dla ciebie. No, takie monetki ładne. Ich jajeczka też w kościele można kupić. Co ma piernik do wiatraka, nie wiadomo. Etui na okulary, proszę bardzo. Ja wiem, że to jest miejsce turystyczne, no ale... Ale ja przepraszam, ale albo robimy z tego faktycznie miejsce turystyczne, albo robimy z tego kościół, bo takie dwa w jednym to tak, no, no coś mi się nie zgadza, nie? Cichutko będziemy, dobra? Aha, podaj to, Lauro. Dobra, piękny kościół. To jest baszta rybacka i przejście, ale co, tym kawałkiem myślisz? Nie, tam jeszcze chyba gdzieś, nie, tym kawałkiem. Ja nie wiem, wiesz? Tak, przejście tym kawałkiem kosztuje, adult 1200, student 600, czyli 2-3600, za każdy 1000 to jest jakieś 13 zł z hakiem, bo jakieś tam przeliczenie. To 13600, no to 4 razy 12, załóżmy 40, 48, 5 dych. 5 dych za przejście. Tu. Dużo. Idziesz na Nora? Dobra, idziemy. Jeszcze zdjęcie. Ładnie. Ale tu też ma. Nie, tam. Fajnie. Tylko proszę, Lauro. Wygląda na drogie pomiary. Klasycznie uważajmy, bo nie mam tyle forintów. Mam swój magnes. Upragniony, wymarzony. W New York Cafe. W którym nie byliśmy jeszcze. W którym jeszcze nie byliśmy, ale... Jest szansa, nikła. Nieprawda, przy którym upieram się od początku. Ja stąd nie wyjadę, dopóki tam nie pójdę. Z najdroższa kawa świata. Ja pójdę na kawę za 5 dych czy 6. Nie ma w ogóle opcji. Znaczy Michał będzie stał, patrzył przez szybę. Ja... niecałą, nie? Na zamek. No dosyć sporo. W ogóle no. Dzisiaj miało być krótkie zwiedzanko, nie? Bo... Klasycznie. Ale już myślałam, że dzisiaj się uda, wiesz? Co się uda? No krótkie zwiedzanko. Nigdy się nie udaje. No. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Na co patrzę? Sandberg. Zabytkowy pałac i siedziba prezydenta. Okej. Okay. Wiesz co? No. To jest chyba... Ten orzeł, nie? To jest chyba ten turul, bo tu są dwa ptaki. Jeden jest, nie wiem. A drugi to jest ten turul, ten mityczny praojciec narodu węgierskiego. Co ty gadasz? Tak. No fajne, chodź z tego ptaszka nagramy z tamtej strony, o. Tak, ty, tak. No to jest, orzeł nie, to nie jest, nie? Nie, on ma obrączkę, to nie jest turul. Idziemy. Gdzie ma obrączkę? W dziobie. Nie widzę. Tak? No ma. Nie. No bo jeden ma, drugi nie ma. Dziób ma taki, wiesz, taki uszkodzony. Turul po jedno. Nie, on ma język, tak, Laura?
A czy ten z obrączką, czy bez? Nie, to ten turul. To ten potom. Mityczny prałek. Potom. Ale no tak, naprawdę. Jak go zwą. No dobra. Jak go zwą, tak go zwą. Idziemy dalej? No, idziemy. I to jest pałac. No dobra. Co? No ładne, znaczy ten pałac akurat średnio, nie? Mi wszedł. To jest chyba fajnie, bo to jest ten dziedziniec, tak? No na pewno. Wow. O. Ale zobacz, jakie fajne. Co to? Co? Ja wiem, już długo było, no. Tak, tu ten dziedziniec fajnie. Tak, bo przodu szału nie robiło. No, tutaj remontują. W ogóle często trafiamy, nie? Na jakieś tak. Remonty. Ale mi się wydaje, że oni ciągle remontują. Idziemy do samochodu, idziemy do przyczepy, coś jeść. Co byśmy zjedli w przyczepie, powiedz. No nuggetsy na obiad. Nuggetsy, tak. Lena nie jest głodna, ona chyba nie chce nic jeść. Okej, już załatwione. Transport kosztował nas, liczyliśmy zresztą, nie? Tak, transport kosztował niecałe... No dobra, tam wyszło no 140 parę chyba, tak? Tak, wyjdzie no, z podatkiem, znaczy z tym cenem. Przewalutowaniem. Tak. Ale bardzo nam pomógł. No bardzo nam pomógł, bo na ale, ten zamek nie dalibyśmy rady. Ale jest, no co ty. Ale za 4 osoby zapłaciliśmy. Ja rozumiem jeszcze gorzej. Gorzej by było, jeżeli faktycznie musiałbyś płacić za dzieci. Ale powiem ci, że jeżeli no chcesz zaoszczędzić czas i nóżki to małych znaczy, dzieci. No tu faktycznie no zaoszczędzone zostało czas, bo byśmy to wiesz, robili do jutra, nie? W sumie tą część za mostem mamy finish, zrobioną, nie? Tak. Ale to Lewobrzeże jest tak samo ambitne jak u nas Lewobrzeże. Nie jest tu wcale źle. Nie możesz tak powiedzieć. W sumie to co było najfajniejsze, Baszta Rybacka i Kościół robią, a mi się podobała, tak. Dla mnie to robi robotę. Aczkolwiek tutaj na ten pomnik wolności, nie wiem, no, nie podeszliśmy, więc ciężko ocenić, nie? Znaczy to byłoby pewnie w tym stylu samym, co ta baszta jest, nie? Naokoło te mury jak gdyby. Wydaje mi się, że gorzej. Ta baszta fajnie to wyglądało, nie, no wiesz? Ładnie wyglądało, tak. Taki troszeczkę inny klimacik. W ogóle jest dwa różne jak gdyby rejony, nie? Dwa różne miasta, ty. Tak. No szkoda, że tam trzeba kupować te bilety, nie? Dużo jeszcze na to ten idzie. Kościół, przecież ten kościół też jest drogi de facto. 5 dych i to gdyby my nie mamy jakieś, upust, nie? Tak, zniżki, no to naprawdę, tak nie wiem czy opłacalnie, no kwestia indywidualna. Ale baszta, jeżeli to było przejście tylko tego kawałka, to było zupełnie nieopłacalne. No ale zauważyłaś, że im później wychodzimy, tym więcej robimy? Tak, bo my dzisiaj późno wyszliśmy. 12? Założenie było troszeczkę inne, bo nie liczyliśmy w sumie baszty, ani tylko to. Pałacu. Bo po kresce musi iść. No dobra, my idziemy teraz już do samochodu, nie? Tak. No okej, okay. To na tyle relacji. Aha, to poczekaj i odwrócimy. Ja nie wiem, nawet ten pomnik jest gdzieś nie tu. No dobra. Gdzie jedziemy? Do New Yorka. Gdzie są dzieci? Uciekinierzy. Gdzie są dzieci? Na gigancie. Znaczy na gigancie to jesteśmy my. No.
Dzieci nie ma, dzieci zostały w przyczepie. Pilnują w obcym się kraju. O Boże! Nie, to są już duże dziewczynki. Michał, weź mnie wesprzyj. Jedziemy do New York w kafe. Zobaczymy. Nie ma kolejek. Dotarliśmy pod New York kafe. Mike? No. Teraz będziemy... Zaraz będziemy pić najdroższą kawę, jaką piliśmy, Majki. W życiu. Co? W życiu. Co zamawiasz? Ceny są zabójcze, nie? Ceny są zabójcze, ja zamawiam Hungarian Coffee. Ale nie masz tego na obrazku. Nie, ale mam opis. Co tu dostanę najwięcej za, wiesz... Za najmniej. Za najmniej. Znaczy za dużo, ale żeby dostać dużo. Fajnie, no nie gadaj, to jest w ogóle, wiesz, tak na bogato, nie? A, powtórz, że pan mówił, że sami Polacy, nie? Sami Polacy. No, ile mieliśmy... mówił? Że miał dzisiaj 26 czy 28 zamówień od Polaków? 26, no? Chyba 100 litrów tak, w ogóle, nie? No. No najlepszy. Mówił, że jutro się nauczy polskiego już, nie? Jak tak dalej pójdzie. My też mówiliśmy, że dzisiaj jak w Polsce, nie? No. Wszędzie po polsku można no, w ogóle rozmawiać. Bardzo miły pan. Bardzo super. Miły. I bardzo dobrze nam szło. No. Szła nam rozmowa. Pierwszy raz nie nagrywałam, jak coś nam nie wychodziło. Znaczy wiesz co, ale nie wiem, doskonale czy... widzę, wie, nie? Że jak przychodzą Polacy, to po jednym kubeczku, nie? No oczywiście. Ale wiesz co, nie wiem czy dobrze, że zamówiłam z tym złotem, no ale nie mogłam się oprzeć. No już wiesz, no ja też chcę czekolady ze złotem zamówiłam, tak? No. Już chcę full opcję, nie? Zresztą powiedział, że mocna, ale no trudno, nie idę spać. No tylko pod jakim względem mocna? Mocna kawa czy mocny alkohol? Kurde wydajemy na... Na kawę i... Czekoladę z automatu. Czy ja wydaję? Ej, zabrałam na randkę. No tak, tak. Nie no. A, możemy iść potem robić zdjęcia, to jest super. Nagrywać w zasadzie też możemy, ale to już czytałam wcześniej, że to jest takie miejsce, wiesz, jako atrakcja, nie? Bardziej przejść się, zrobić zdjęcie jakieś tam. Tak, ale powiedział, że możemy iść na dół i możemy iść do góry, więc w ogóle będziemy zaraz tu zwiedzać, będziemy latać z kamerą po prostu. Można by było powiedzieć, że urwaliśmy się z chaty, ale urwaliśmy się z przyczepy. Ale grubo, ile to kosztowało nas? 13 euro. Twoje? Moje. Moje 11, 50. Moje 11 bez tego złota. No ale że przeszliśmy na bogatą, no to... To 13 to mamy 25 euro. Trzymasz krzywo, a wcześniej mnie czepiałeś. 25 euro, ujemy. Chocolate for him. Tak. And a Hungarian coffee. Oh, thank you. Oh. Tu jest prawdziwe złoto. Też. A ty gdzie masz to złoto? Tutaj. Nie, tutaj. Tu jest mini ciasteczko. Nie zamówiłaś ze złotem. Zamówiłam. Nie, nie masz. No zobacz. A moje jest takie w kształcie literek. A co to za woda jest? Nie wiem. Nie wiem, co z tą wodą robić. To jest mikrociasteczko, tak, prawda? Tak, mikrociasteczko. Nie, jeszcze jedno zdjęcie muszę, nie? W ogóle ja tu jestem jak Charlie w fabryce czekolady. Posmakujmy to złoto. Miało być kot. Już, uwaliłem. O kurczę. To jest prawdziwa, bita śmietana. Pierwszy raz piję czekoladę, która... Tutaj jest chili, widzisz? No. To musisz przemieszać, czy jak? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy mogę... A, dam ci. Posmakuj czekoladę. Prawdziwe chili, daj. Zobacz to. No. To jest szok, szok. Ty dobrze nagrywasz? Nagrywasz kogoś? Nie wiem. Z alkoholem. Tak? Czuję już. Czuję, naprawdę czuję. Wiesz, że to jest pikantne, to naprawdę jest chili. O, mocne, w sensie mocno alkoholowe, bo myślałam, że mocnego kopa daje kofeina. Żałuj, że nie możesz spróbować, bo ty możesz mieć tylko 0,0, nie? Tyle mogę. Tylko zanurzę łyżkę.
kamerę. To jest super. No przecież to jest za mocne tamto. Sam spirytus. Dobre, bo mocne. Nieprawda. To jest z ich alkoholem, który chcemy kupić, przynajmniej ja chcę kupić. Coś na dole było. To jest wspaniałe. To jest coś pomiędzy kawą, likierem i słodyczem. Czekolada jest super. Ciasteczko jak ciasteczko. Ciasteczko jak ciasteczko. Taki, znaczy dobre jest, że nie jest twarde. Po prostu takie świeżutkie, nie? Znaczy świeżutkie, kruszone mocno, nie? Naprawdę. Naprawdę mocne. Jesteśmy nieprzygotowani merytorycznie. No ale nie spodziewałem się, że mamy wodę. Dobra, masz. W dobrych kawiarniach standardem jest, że razem z filiżanką ekspresu podaje się szklankę wody, która ma za zadanie oczyścić kubki smakowe w jamie ustnej. A, miałeś najpierw wypić tą wodę. To dobra, kawki skończone. No, mamy to za wodę. Już wiem, po co ten miód był. On ci smaku tam za dużo nie zmieniał, nie? No. Tylko, że nie było tego efektu takiego, wiesz, spirytusowego pewnie. A, wyciągał. Żeby, wiesz... Żeby, mów mi, żeby nie było takie mocne. Ale ty wolałaś mocne. Ja wolałam mocne. Doda tylko, że nie nagraliśmy rozmowy z nim. Znaczy naszego zamówienia, bo fajnie, fajnie się potoczyła rozmowa, nie? O tym, że sami Polacy. I oczywiście musiałeś powiedzieć, że u nas jest inflacja, a wszyscy przyjechali na najdroższą kawę w Budapeszcie, nie? Że obsługuje samych Polaków. U nas w kraju to na bogato. A jak? Wyobrażasz się? Sami Polacy, nawet on w szoku był, czyli my też jesteśmy w szoku, że wiesz, że no tak, sami nasi rodacy. Bo u nas w Polsce to każdy, wiesz, kieruje się hasłem jak patrzeć. No, no, naprawdę, nie. Mhm. I odwieczne pytanie, wołać, nie wołać, poprosić, no, to zawsze tak jest, nie? Zawołajmy, żeby nam wyrok wydali. Nam wyrok wykonali. To jest wyrok w euro. Może z łapką tak zrekowo. Ale ja staram się. Staram się na wroga. Excuse me. Ale przecież my jesteśmy w Budapeszcie, a nie w Budzie. Czekaj, Peszcie. Musimy na... Widzisz Pest. Pest site. To jest strona Pesztu. Spadaj, wiesz? No jest, widzisz? Tutaj jest zamek? Nie rozmawiam z tobą na ten temat. Ten jest strona... Jest... Michał! Zamek. To jest Budapeszt! I masz jeden na potem. Dobra, o Jezus! Ola Boga! Przecież jest tutaj ograniczenie, zobacz, nawet pachołek jest, żaden tutaj... Nagrywaj sobie, i tak ci to skasuje.